Akademia Kreatywnego Futbolu w akcji, ta nawierzchnia coraz bardziej dywanowa, taka piękna się zrobiła i rzeczywiście warunki optymalne chyba w tej chwili do zajęć. No tak, no cały czas będę powtarzał do znużenia, że trenowanie na naturalnej trawie jest naprawdę no, kwintesencją uprawiania piłki nożnej. I niezmiernie się cieszymy, że mamy taką możliwość, żeby te treningi przeprowadzać właśnie na trawie naturalnej i korzystamy z tego w pełni. Wiesz co mówisz, że jesteś piłkarzem ekstraklasowym, więc... Piłkarzem ekstraklasowym. Słuchaj, dzisiaj skupiliśmy się na grze, patrzyłem jak grają ta młodsza grupa. Powiedz, czy już dokonujecie, szkolicie ich, że tak powiem, we wszystkich możliwych elementach futbolu, ale dokonujecie już jakby pewnych ustaleń, może nawet ich nie mówiąc, gdzie, który mógłby zagrać. Tłumaczycie im coś takie elementy taktyki, co to jest obrońca, pomocnik, napastnik. Oni już to wiedzą, czy na razie ćwiczą abecadło? Na razie ćwiczą abecadło na tym etapie, bo to była akurat grupa młodsza, więc dzieci w wieku 5 i 8 lat, to tutaj oni muszą być uniwersalni, oni muszą grać na różnych pozycjach. Tu jeszcze się nie konkretyzuje konkretnie wiadomo, zawodników. Wszyscy chcą strzelać bramki, tak? Oczywiście wiadomo. Nie przypisuje się im absolutnie miejsca na boisku. Staramy się też już nawet w tej najmłodszej grupie wdrażać pewne zachowania, głównie podczas grania. Jak wiemy, w tym wieku wszystkie dzieci biegają za piłką i są po prostu, że tak powiem, spragnione dotknięcia tej piłki. Staramy się im też tłumaczyć, żeby jednak na tym boisku się ustawiali, ale ze względu na to, że dla nich jest też, jeszcze to jest zabawa i głównie akcent, żeby przyjść się tutaj pobawić, robimy to naprawdę w okrojonym tylko i wyłącznie czasie i momentach, bo na ten etap taktyki, nazwijmy, oni będą mieli jeszcze czas w późniejszym wieku, jak już będą troszeczkę starsi. W tej grupie starszej możemy już zrobić coś więcej, możemy już więcej im tłumaczyć i już takie treningi też przeprowadzaliśmy. Tylko mówię, to musi być wszystko tak dozowane z odpowiednią ilością czasu, żeby oni się tym treningiem nie znudzili. Palą się pewnie do gry, jak mówiliśmy, świetna nawierzchnia, pogoda, są coraz lepsi, więc chcieliby zagrać, oni myślisz grają, będą grali, czy kiedyś grali, jak to w tej chwili wygląda u nich, to są zawodnicy, którzy przygotowywani są do gry, czy oczywiście. Na razie tylko do treningu? Oczy nie ma takiej możliwości, żeby zawodnicy tylko i wyłącznie trenowali, jesteśmy w tym momencie w okresie organizacji ligi, którą byśmy chcieli też dla tych chłopaków stworzyć. Na pewno będziemy brać udział w turniejach. No i przymierzamy się jeszcze do stworzenia też zespołu, który będzie nas reprezentował w rozgrywkach. Nie ma innej możliwości. To jest ta wisienka, ta kwintesencja tego, po co to robią. No oczywiście, no po to się trenuje, żeby jednak zagrać, żeby jednak poczuć tą rywalizację z kolegami z innych drużyn, z innymi zespołami. I tak jak mówię, my jesteśmy cały czas jeszcze na etapie rozwoju, ale już przychodzi ten moment, gdzie ci, którzy już z nami od początku trenują, będą musieli zacząć uczestniczyć w różnych rozgrywkach bądź tych turniejach. I to jest, można powiedzieć, moment chwili, który zaraz już nastąpi, bo to jest i to było, jak żeśmy zaczynali funkcjonowanie Akademii, oczywiste, oni muszą grać. Na koniec zapytam już takie pytanie bardziej dorosłe, może tak, czy już pytają się o tych chłopców, no, widać, że niektórzy są rzeczywiście ograni, ta piłka się ich słucha. Jest coś takiego jak zainteresowanie w sensie innych, że tak powiem, organizacji, klubów, o tak bym powiedział. Nie mogę zdradzać takich informacji. Ale no powiem tak. Coś tam jest na rzeczy. Są zawodnicy, którzy osobiście moją uwagę skupiają ze względu na to, że tak jak wcześniej pan redaktor powiedział, w tą piłkę grałem albo byłem w tej dużej piłce i niektórzy zawodnicy naprawdę wykazują takie zdolności, aby być bądź też zostać zauważonym. Cieszy nas to bardzo, mnie osobiście to cieszy, bo tacy zawodnicy w naszej akademii już są i teraz musimy tak naprawdę dobrze ich poprowadzić, dobrze ich trenować, żeby ewentualnie być może naszym marzeniem każdej chyba akademii, jak i każdego też klubu jest to, żeby ich wychowankowie grali w jak najlepszych klubach, w jak najlepszych ligach i może nawet w reprezentacji.
My też do tego dążymy. Jesteśmy naprawdę na początku drogi, ale są zawodnicy, którzy już takie umiejętności pokazują, że naprawdę może z nich w przyszłości być piłkarz na miarę na przykład uwielbianego teraz ostatnimi czasy Lewandowskiego.